Cześć, dzisiaj chciałbym pokazać najbardziej podstawowe działanie programu do nagrywania screenów z ekranu Camtasia. Moja wersja 7.1 jest przeznaczona dla użytkowników PC. Po otwarciu się interfejsu widzimy pojawiające się okno z różnymi opcjami. Jest również link do Learning Center i tam są również naprawdę ciekawe materiały. Tutaj widzimy kilka moich wcześniejszych projektów. Nie używam jednak tego okna i wolę nagrywać poprzez inny czerwony przycisk Rekordy Screen. Zanim to jednak zrobię, rzut oka na kilka innych ciekawych opcji tego programu. Wszystko niestety po angielsku. I w końcu zaczęliśmy nagrywanie. Jaśniejszym kolorem, otoczonym zielonymi kreskami, widzimy obszar, który nas interesuje. Ja z reguły zmieniam ustawienia na 1280x780, które YouTube odczytuje jako HD. Ostatni rzut oka przed nagraniem. Warto mieć już przygotowane strony, aby potem się nie zamotać. No tu ja się zamotałem. Robimy szybki przegląd i klikamy na Rec button. Odliczanie, podobnie jak w innych programikach, i robię szybkie testowe nagranie. Proszę zwrócić uwagę na zielone linie ograniczające jego obszar. W tej chwili nic ciekawego. Robimy koniec nagrania i pojawia nam się podgląd naszego arcydzieła. Klikamy oczywiście w Save and Edit i zapisujemy plik jako CamRec. Przypuszczam, że znaczy to Camtasia Recording. Zatytułuję go sobie Test Screen Rec. Nie idzie mi to zbyt szybko, ale Test Screen Rec. Zapisz. I pojawia się następne okno pytające nas o rozmiar naszego wideo. Oczywiście wybieram 1280x720, czyli gwarancja High Definition na YouTubie. A w tej chwili nic ciekawego. I tutaj widzimy kilka takich przycisków przydatnych później do edycji filmiku. Nie wiem dlaczego, ale te niebieskie strzałki Call Out lubią znikać potem na filmie pomimo ich zapisania. Teraz w sumie na chwileczkę rozszerzę nasz programik. I na samym dole, po lewej stronie, widzimy taki slider, suwak, pokazujący nam, w którym miejscu filmu jesteśmy. Slider sobie idzie, też tutaj parę opcji. Zapisujemy nasz projekt, widzimy tutaj właśnie rozszerzenie pliku jak CamPro, czyli chyba Camtasia Project. Tenże plik sobie nazwałem Test Screen, oczywiście coś mi też znowu nie idzie z pisaniem. I tutaj zapisz, oczywiście pojawia się okno z komendą Produce Your Project, czyli musisz go wyprodukować. Kliknąłem oczywiście tam wcześniej na File i powinienem kliknąć od razu na piąty od góry Produce and Share, ale zajęło mi to nieco więcej czasu, ale przy okazji przegląd różnych przycisków funkcyjnych. Różnych, różniastych. W końcu znalazłem, pokazuje się kolejne okno i zapisujemy nasze wideo w formacie MP4. Szybkie renderowanie projektu. No jeszcze zapisujemy, a tutaj szybkie renderowanie projektu, cokolwiek by to nie znaczyło. Pojawia się jeszcze raz podgląd, który oczywiście, jak sama nazwa mówi, możemy sobie podglądnąć. I powoli zbliża nam się zakończenie produkcji filmu. Tutaj zakończ.
I ostatnie manipulacje z programem Camtasia przed jego zamknięciem. Wideo testowe, zamykam i na sam koniec odpalę gdzieś ten zapisany w komputerze filmik. Ale tak reasumując, Camtasia jest naprawdę wspaniałym programem do nagrywania z ekranu, jednak jego cena troszeczkę nie jest na polską kieszeń. Warto tutaj odwiedzić stronę screencast-o-matic.com, gdzie w sumie za 9 dulków, 9 dolarów rocznie oszczędni mogą znaleźć inny programik, również w darmowej wersji, której właśnie tu korzystam do zrobienia tego screenu. Ten filmik jest wybitnie testowy, nie pokazuje wszystkich możliwości Camtasia, jednak moją ideą jest zdecydowanie szybkie tworzenie, no względnie przyzwoitych filmów. Wraz z zakupem programu możesz się oczywiście zapisać do ich newslettera, mówię oczywiście Camtasia, wysyłając sporo ciekawych materiałów szkoleniowych dla pasjonatów wideomarketingu. No cóż, na tym kończę, mówił Wasz Darek Kraśnicki ze strony wideomarketing.pl. Zapraszam już serdecznie do komentarzy o tym lub innych programach do nagrywania z ekranu komputera. No oczywiście na YouTubie to poprzez komentarze na samym dole, natomiast poprzez mój blog wideomarketing. Także bye bye, mówił Wasz Darek Kraśnicki ze strony wideomarketing.pl.